chcą drogi, ale nie kosztem swoich działek. Mieszkańcy jednej z dzielnic Rybnika mają wątpliwości odnośnie planowanej inwestycji drogowej. Miasto chce skorzystać ze specustawy, żeby przebudować główną ulicę. To jeszcze odległa perspektywa, ale mieszkańcy już mają obawy i złożyli odwołania. Ostateczną decyzję podejmie wojewoda Łukasz Kądziołka. Miejsca jest niewiele, a ruch spory. Spore są też wątpliwości mieszkańców w sprawie drogi w dzielnicy Rybnika, Chwałęcicach. Niektórzy nie wierzą, że ulica Czecha będzie szersza niż jest. Tam 10-20 centów, ale to płoty by musieli cofać. To nie jest takie proste. Miasto planuje nie tyle poszerzenie samej drogi, która nie wygląda, jakby prosiła się o remont. Główna ulica dzielnicy położonej w pobliżu Zalewu Rybnickiego ma zostać całkowicie przebudowana na odcinku 2 kilometrów. Jest to przebudowa drogi, odwodnienie, oświetlenie, przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa chodnika i między innymi również budowa drogi rowerowej. Mieszkańcy takich zmian sobie nie wyobrażają. Już liczą, o ile trzeba będzie przesunąć ogrodzenia. U pana Andrzeja o około 2 metry w głąb posesji, a u niektórych jeszcze bardziej. 2 domy dalej to tam jest troszkę może szerzej, ale jeżeli to pójdzie tam do góry z prawej strony, tak to tam jest, to u koleżanki. Do okna będzie można tak zapukać. Poza tym obawia się, czy inwestycja, która ma w założeniu zwiększyć bezpieczeństwo m.in. rowerzystów, nie sprawi, że będzie jeszcze mniej bezpiecznie. No nie będę widział po prostu, jak będę wyjeżdżał tego rowerzysty, jak będę wyjeżdżał tak samo, będę musiał cały czas patrzeć w lusterko, jak skręcasz w prawo, czy coś czasem nie nadjeżdżą. Chwałęcice to dzielnica, w której brakuje podstawowej infrastruktury. Jak w ogóle powstawały instalacje kanalizacyjne w mieście, to nasza dzielnica została troszeczkę tak po macoszemu potraktowana i zostaliśmy gdzieś tam na boku i tak czekaliśmy, aż w końcu ruszyło coś. No, to trwało kilkadziesiąt już można powiedzieć lat. Dlatego teoretycznie każda inwestycja powinna cieszyć mieszkańców, ale ci obawiają się przebudowy. Zdaniem jednego z radnych zabrakło dialogu. Tryb konsultacji taki, że wyłożone zostają dokumenty, każdy musi iść sam się zapoznać, nie spełnia według mnie całkowicie tej roli. W celu realizacji inwestycji miasto chce skorzystać z tak zwanego ZRID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. To pozwoli na uzyskanie potrzebnych do przebudowy gruntów prywatnych. Od tej decyzji mieszkańcy się odwołali. Jak podkreślają urzędnicy, sprawa nie jest przesądzona. Teraz już wszystko jest po stronie wojewody. On już określi, jak to dalej będzie wyglądało, w jakim zakresie to może być realizowane. Projekt przebudowy nie jest jeszcze gotowy, ale drogowe zmiany mogą wpłynąć na kształt łącznie 40 nieruchomości.